Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Sekundy dla Kwiatów. Nazywam się Maja Felińska i na co dzień prowadzę w Szczecinie pracownię otwartą. W Sekundzie dla Kwiatów będę prezentowała Państwu kompozycje tworzone z myślą o dzieciach. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak przygotować misiową osłonkę. Do przygotowania osłonki potrzebny nam będzie korek. Ja użyłam takiego, który wykorzystuje się do podkładu pod panele podłogowe. Będą potrzebne patyczki do szaszłyka, marker, nożyczki. Z korka przygotowujemy elementy, które stworzą nam ciało misia. Będzie to korpus, następnie wytniemy łapki, nóżki i buzię misia. Na korku odrysowujemy buzię misia, jego łapki, nóżki i pyszczek. Do wycięcia elementów możemy zaprosić nasze dzieci. Z wyciętego wcześniej prostokąta będę robiła brzuszek misiowy. Przyczepiam korek klejem na gorąco z przodu do nitki, tak żeby krawędź zrównała się z doniczką. Pozostałą częścią owijam doniczkę wokół. Żeby misiowi nie było zimno, przygotujmy mu razem z dziećmi ubranko. Można je wykonać z kolorowego papieru, można wykonać go z wcześniej ostemplowanych kartek. Możemy kupić także gotowe kolorowe kartki lub kartony w sklepach papierniczych lub wykorzystać ścinki materiałów, które zostały nam po przeróbce, na przykład jeansów. Do przygotowania spodenek misia odcinamy prostokąt. Przyklejamy go tak samo jak korek, czyli zaczynając od przodu i owijając doniczkę. Podklejamy z tyłu. Nadmiar papieru odcinamy. Następnie przygotowujemy rękawki z podobnego materiału, jakim wykończyliśmy spodenki. I docinamy do kształtu korka. Jeżeli chcemy, możemy dodatkowo ozdobić ubranko misia. Zachęćmy dzieci do tego, żeby puściły wodze fantazji. Można dokleić guziczki, wstążeczki, tasiemki, wszelkie chwyty dozwolone. Wszystkie elementy misia mamy już gotowe, wystarczy je ze sobą skleić. Taki miś w domu to świetna zapowiedź zbliżającej się wiosny. Misiu budzi się ze snu, jest bardzo głodny i postanawia opiekować się kwiatkiem, żeby zwabić pszczółkę, która przyleci i zrobi mu pyszny miód. Dlatego my też dodajemy pszczółkę do naszej kompozycji. Możemy nadać jej fantazyjny lot przez zawinięcie drucika na patyk.
Zachęcam Państwa do wykonania takich misiów razem ze swoimi dziećmi. Misiowy kwiatek może być świetnym prezentem na urodzinki, bądź ozdobić parapet w pokoju dziecięcym. Takie kompozycje mogą Państwo wykonać z dziećmi w domu, bądź przyjść na warsztaty do pracowni otwartej. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Sekundy dla Kwiatów.